Kolejny odcinek Pokémon Go. Nie naładowane. Niańka. Mamy dzisiaj event, znaczy wystartował w tej chwili, wystartowała premiera nowego dodatku, jakim jest, że co, sorry, co ja gadam, co ja po prostu gadam. Update. Aktualizacja do naszych mega Pokémonów właśnie w tej chwili weszła na cały świat. Do tej pory było na Nową Zelandię oraz Australię, ale od teraz, od kiedy to nagrywam, od kiedy to oglądacie, włączcie Pokémony i macie nowe feature, jakim jest nowe mega Pokémony. I łączy się to z jedną bardzo ważną kwestią, bo będziemy mieć quest, który będzie od nas wymagał wyboru startera. Po raz kolejny, tyle że w tym przypadku będzie to droga ewolucyjna, gdzie oczywiście będziemy wybierać Venusaura, Blastoise'a lub Charizarda. Czy mam coś w ogóle do polecenia dla was? Raczej nie. Po prostu wybierzcie tego, co wybieraliście na samym początku. Oprócz Pikachu, bo Pikachu nie ma wersji Mega, jest tylko Gigantamax. Bo jest wersja Gigantamax i jest Dynamax. Dynamax, dla tych, którzy nie wiedzą, Gigantamax jest to forma Pokemona, która ewoluuje w tą większą i oczywiście zmienia przy tym wygląd. A Dynamax forma jest to Pokemona, jest to forma Pokemona ewolucyjna, która ma ten sam wygląd, tylko ma po prostu większe rozmiary. Taka różnica jest. Wstępnie celebrując globalny start Mega Ewolucji, mamy oczywiście update z Mega Kangaskhanem oraz Mega Momentami. Mega Momenty to co nic innego jak te wszystkie bonusy i levele. Trenerzy na całym świecie. Dzisiaj właśnie w tej chwili jest to odblokowane na cały świat. Włącznie z możliwością mega rajdowania. Pokémon Go Mega Update, oczywiście odcinek na ten temat, co się zmieniło, jest w odcinku w tym linku. Niektórzy, jedna osoba napisała, że jest tam to tak pomieszane, że ciężko ogarnąć koniec z końcem, ale mi się wydaje, że wciąż jeszcze raz jak obejrzałem po raz kolejny, że jest wszystko jak należy. Jeśli coś jest niezrozumiałe, dajcie znać, nie wiem, bardziej, wiecie, szczegółowo. To może postaram się przyszłości to poprawić, a nie, że nie jest zrozumiałe i proszę być bardzo po prostu bezpośrednim, a nie po prostu wieść bawełnę, bo powiedzmy, nie wiem, ja powiem do was, że ej, jesteście fajni, ale z jakiej paki, dlaczego, co zrobiliśmy? Serio, na takiej samej zasadzie, podobnej, może nie takiej samej, ale na podobnej. Special Research będzie dostępny oczywiście od levela 5 dla graczy, którzy mają dostęp do gymów, dlatego też oczywiście wiele feature'ów typu, nie wiem, quest, nie quest są od levela 5 z racji tego, że niektóre wymagają właśnie walki na gymach lub też walki PvP. To oczywiście od momentu, albo jeżeli dany feature polega na tym, żeby zrobić coś na gymie, no to jednak trzeba mieć level 5 minimalnie. Więc będzie tu oczywiście ten research i będziemy oczywiście wybierać drogę albo Charizarda, Venusaura, albo Blastoise'a. Mega Moment Event. Oczywiście jest to nazwa eventu. Startuje 29 kwietnia, czyli już jutro od godziny 10 aż do 1 maja do niedzieli do godziny 20 wieczorem. Będziemy mieć oczywiście pierwsze pojawienie się Mega Kangaskhana. Od razu możemy przejść do bardziej tutaj jakby bezpośrednich kwestii, a mianowicie Mega Kangaskhan. Jeśli chodzi o używanie, nigdzie go nie użyjecie. Tyle wam powiem. Oprócz tego, że aktualnie o wiele bardziej będzie używalny Mega Lopunii, który aktualnie już jest dostępny w grze i wiele osób mogło do niego farmić mogli farmić do niego XL Candy i tak dalej, i tak dalej. Ma typ walczący normalny. Ma dwa typy, które będą boostować właśnie Pokémony na Community Dayach, czy też nawet na innych eventach. Także między Kangaskhanem Mega a Mega Lopunii wolałbym Mega Lopunii. Oczywiście, kim będziemy walczyć przeciwko Mega Kangaskhanowi? Odpalamy Mega Lopunii. Także pierwszym Pokémonem, którego będziemy tutaj parapować, że tak powiem, bezpośrednio na levele, to będzie Mega Lopunii. Bo oczywiście nasz Kangaskhan zachowuje typ normalny, tylko normalny, na wersji Mega i oczywiście kontrując na jego będziemy używać Pokémona typu walczącego. Aktualnie najlepszym Pokémonem walczącym jest żaden inny jak Shadow Machamp. Później będziemy mieć Lucario, Conkeldera, normalnego Machampa, Breluma. Oczywiście Brelum jest mocniejszy od Machampa. Ale to są Pokémony oczywiście walczące. Podwójny moveset walczący będzie skuteczny na naszego Kangaskhana. Po co w ogóle, jeżeli faktycznie on będzie nieużyteczny, to po co w ogóle rajdować na Kangaskhana? Raz, regionalny, nowi gracze będą atakować w regionalkę, a druga sprawa, no, będzie przez krótki czas, tu i w tym przypadku przez 103 dni, mieć szansę na zdobycie shiny. To jest jedna rzecz, po którą... Nie włączy? Nie włączę. Będziemy polować na shiny Kangaskhana, bo oczywiście też mi jego brakuje w moim deksie shiny.
jeśli chodzi o Kanto. Także to jest jedyna rzecz, po którą będziemy chcieć rajdować tego Pokemona. Bo poza tym, mówię, Megalopon jest tym lepszym. Znaczy w sensie bardziej użytecznym, tak bym to określił. Mega Kangaskhan Ride Day. W ostatni dzień będziemy mieć, czyli w niedzielę, od godziny 11 do godziny 14 będziemy mieć Ride Day'a. Nie będzie można go robić solo. No i szybciej można go zrobić w boście pogodowym i z Best Friendem w duo. Da się go zrobić w duo. Mamy to oczywiście to 3 godziny tego Ride Day'a. Mi się wydaje, że to jest 1 maja. Ja zrobię oczywiście to wydarzenie w Warszawie. Będziemy chodzić po całym mieście, żeby polować na Shiny. Nie widzę w tym problemu. Powiedzmy, nie wiem, wystartujemy tak jak zwykle przy Palmie. Standardowo. Zachęcam do uczestnictwa, ci, którzy będą w Warszawie. I Mega Kangaskhan będzie oczywiście częściej, jakby częściej, na wszystkich gymach przeważnie przez te 3 godziny się pojawiał. Będziemy mogli otrzymać do 5 ride passów, kręcąc pokestopy, czyli tylko i wyłącznie te, wiecie, podchodząc do gymów, także będziemy mieć 5 darmowych. I mamy większą szansę na spotkanie Shiny Kangaskhana. Także większa szansa, mamy darmowe pasy, zajebista sprawa. Dzikie encountery. Na dziko pojawią się Pokémony, które oczywiście mogą mieć swoją wersję Mega na chwilę obecną dostępną w Pokémon GO. Jest to Mega, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Slowpoke, Gastly, Merip, Banarbi, Baniri i Snover. I oczywiście każdy z nich może być Shiny. No i tak jak wszystkie Pokémony w wersji Mega mają swoje odpowiedniki Shiny. Field Researche. Oczywiście będziemy dostępne mieć, które będą nam dawać mega ewolucje, znaczy w sensie energię do ewolucji i Pokémony, które mogą ewoluować właśnie w wersję mega. Bonusy będziemy mieć zwiększony boost CP do ewoluowanych mega Pokémonów. To jest pokrótce tyle. A, i ciekawostka na koniec jeszcze. Trafił mi się w końcu Shiny Shadow Cubone. Także ten oczywiście Pokémon czeka na swój moment, kiedy będzie możliwość ewolucji w Marowaka, alolańskiego Marowaka, bo jak sami wiecie, oczywiście był taki event wcześniej, tydzień temu chyba, gdzie mogliśmy ewoluować zwykłego Exeggutora w alolańską formę. Także czeka na ten dzień, gdzie będziemy mogli mieć Shiny Shadow Marowaka. Dobra, i to jest tyle. Z tych ciekawostek chyba więcej nic nie mam dla was. No i chyba nowości to już tyle. I oczywiście jak powiedziałem, no Pokémon tylko na Shiny, nic więcej. Bo na booście raczej, no kto będzie to odparepował, żeby mieć boosta do Pokémonów typu normalnego? Hello? Ale może wam się kiedyś przyda, więc wiecie, takie FOMO trochę. Ale no cóż, co ja mam powiedzieć. Dla tych, którzy grają tylko i wyłącznie pod rajdy, no to definitywnie nie. Na tym zakończmy. Na PvP w tej chwili nie powiedział nic na ten temat. Po prostu zatrzymajmy się na tym, gdzie jesteśmy. A z mojej strony to ma na tyle. Dziękuję serdecznie za każdy like, subskrypcję i widzimy się następnym razem. Bajo!